Więc mega, mega robotę wykonujecie. Kochani, wczoraj ci z was, którzy mieli okazję być na Facebooku, na naszej Winnica Family, zapewne zobaczyliście, że wrzuciłem posty. Pierwszy post z moją żoną. Kupiliśmy sobie nowe okulary słoneczne, więc stwierdziłem, zrobimy sobie zdjęcia. Oczywiście powoli przez te zdjęcia starałem się, że tak powiem, sprowokować do tego, żebyście wrzucili jakieś pomysły, co to zdjęcie pokazuje, o czym ono mówi, jaki będzie dzisiejszy temat nauczania. Później już odkryłem karty, wrzuciłem kolejny post, powiedziałem, że tematem nauczania są relacje i zaproponowałem, żebyśmy wspólnie spróbowali zbudować taki akronim słowa relacje. I mega, mega jestem wdzięczny za wszystkie te wpisy, wypowiedzi, które pomogły mi tak naprawdę dzisiaj zbudować kazanie. Więc to jest jeden ze sposobów, jak nie masz kazania, po prostu wrzucasz na Facebooku, mówisz, słuchajcie, wspaniała koncepcja, jeśli nigdy nie pisałeś kazania, masz sposobność. Tak naprawdę, wiecie, tak naprawdę oczywiście kazania nie tworzą się w sobotę wieczór, mam nadzieję, że przynajmniej moje. Ale taka myśl mi chodziła po głowie wczoraj, żeby zaprosić was do tego, żebyśmy wspólnie kilka rzeczy mogli zobaczyć. I chciałbym się dzisiaj odnieść też do paru rzeczy, które pisaliście, ponieważ ja miałem wcześniej swój akronim już stworzony, ale ciekawe było zobaczyć, jak wy postrzegacie relacje, co jest dla was istotne, jak ujmujecie, jak definiujecie pewne rzeczy. Więc to będzie mieszanka w tym akronimie pewnych myśli, które ja miałem, ale również też tego, co wy tutaj proponowaliście i współtworzyliście to słowo. Ale zanim przejdziemy do samego akronimu, wiecie, to chciałbym powiedzieć, że jesteśmy istotami, które zostały tak naprawdę stworzone przez Boga do relacji. Właściwie Pan Bóg, który jest Ojciec, jedyny Bóg, jeden Bóg, czytamy, ale Słowo Boże przynosi nam objawienie Boga, który jest w trzech osobach. A więc mamy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I kiedy Słowo Boże mówi, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, na Jego podobieństwo, to znaczy, że zostaliśmy stworzeni również do relacji. Ponieważ Bóg od zawsze był w relacji. Wiecie, Bóg nigdy nie był samotny. Bóg nie jest samotny i nigdy nie będzie samotny. I kiedy Bóg stwarzał człowieka, to nie stwarzał go dlatego, że czuł się samotny i stwierdził, coś stworzę tam, żebym miał z kim pogadać. Ojciec, Syn i Duch Święty, odwieczne trzy boskie osoby, zawsze istniały i zawsze miały ze sobą idealną, cudowną, wspaniałą relację miłości. I kiedy Bóg mówi, stwórzmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, to oznacza, że Bóg stworzył nas również jako istoty relacyjne. To też jest jeden z aspektów Jego podobieństwa, że jesteśmy relacyjni. Jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują innych. Przykładem tego może być fakt, że Pan Bóg stworzył człowieka i kiedy człowiek już pooglądał te wszystkie dzieła stworzenia, kiedy wszystkie te zwierzątka ponazywał, okazało się, że człowiek dalej był, czuł się w pewnym stopniu osamotniony i wtedy Pan Bóg powiedział tą sławetną rzecz, wiecie, te sławetne pierwsze słowo, które odnosi się do tego, że coś w dziele stworzenia poszło nie tak. W cudzysłowie to weźcie, coś poszło nie tak. Ale to stwierdzenie, że coś nie jest dobrego. Ponieważ od samego początku, kiedy czytamy ten opis dzieła stworzenia, czytamy, że to było dobre, to, co Bóg stworzył, było dobre, a potem to stworzył i to było dobre. I nagle pojawia się pierwsze słowo niedobre. Pierwsze słowo odnosi się, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I teraz zobaczcie, że kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka, i to jest bardzo ciekawe, że On nie stworzył od razu mężczyzny i kobiety, ale najpierw stworzył mężczyznę, niejako, żeby pokazać mu i tym samym pokazać nam, że zostaliśmy stworzeni do relacji z drugim. Przecież Pan Bóg mógł stworzyć od razu mężczyznę i kobietę. Po co po prostu te wszystkie, wiecie?
To nie jest tak, że Pan Bóg nie wiedział i był zaskoczony, i kiedy Adam wszystkie te zwierzaki utulił i ponazywał, i Pan Bóg mówi, no jednak zwierzaki nie wystarczą, to jednak trzeba kobietę mu stworzyć. Pan Bóg bardzo dobrze wiedział, że tak będzie, ale miał w tym swój zamysł, aby pokazać nam w tym procesie tworzenia, pokazać nam, że człowiek nie jest wystarczający sam sobie, że potrzebuje drugiego człowieka. Może ktoś powie, ale przecież miał Pana Boga. Tak, i to jest, wiecie, największa zagwózdka, że człowiek mając Pana Boga, a przypomnę tylko, że to, o czym mówimy, działo się przed upadkiem Adama, czyli zanim ta doskonała relacja i więź z Bogiem była zakłócona, ona była doskonała, to wtedy, właśnie w tym czasie, kiedy człowiek miał doskonałą więź z Bogiem, Bóg przychodzi i mówi, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Zobaczcie, że Pan Bóg nie tworzy żadnej fałszywej dychotomii w kontekście naszej relacji z Nim, czy też relacji z drugim człowiekiem. Bóg nie mówi, że ta relacja jest właściwa. Jeśli będziesz miał właściwą relację, Adamie, ze mną, to nie będziesz potrzebował innego człowieka, albo kiedy będziesz miał właściwego człowieka, to nie będziesz potrzebował mnie. To jest fałszywa dychotomia. Potrzebujesz jednego i drugiego. A więc nie chodzi o to, że Adam stwierdza, że... Nie, coś mi brakuje, ponieważ Bóg nie jest wystarczający, ponieważ Bóg jest wystarczający. Chodzi o to, że Bóg stworzył człowieka w taki właśnie sposób, żeby człowiek potrzebował drugiego człowieka. I to nie jest wspólnego z jakimś brakiem u Pana Boga. Po prostu tak nas zaprojektował, tak nas stworzył, uczynił nas istotami społecznymi. To znaczy, że jesteśmy ludźmi, którzy... potrzebują relacji drugiego człowieka i potrzebują relacji, o której tutaj Ania na początku mówiła, że znalazła w 19 lat chyba, tak? Czyli 21. Dobrze pamiętam, 20. Ja miałem 19. Szybciej byłem. Potrzebowała takiej, wiecie, żywej, prawdziwej relacji ze Stwórcą. I rzeczywiście tak jest. Ale zauważcie, że my żyjemy i od samego początku rodzimy się gdzieś w jakiejś wspólnocie ludzi, w jakiejś społeczności, w jakimś kontekście relacyjnym dorastamy i nie zawsze nam te relacje odpowiadają, ale po prostu jesteśmy w jakichś relacjach, w jakichś połączeniach z innymi ludźmi. I całe Słowo Boże właściwie jest świadectwem tego, że potrzebujemy w naszym życiu, tak jak krzyż ma te dwie belki, my również potrzebujemy wymiaru pionowego relacji z Bogiem i wymiaru poziomego, czyli relacji z drugim człowiekiem. I teraz, kiedy patrzymy na Słowo Boże, to zauważymy, że właściwie te dwa wymiary relacyjne przeplatają się i są od siebie zależne. To znaczy, że w Bożej ekonomii nie jesteś w stanie oddzielić jednej relacji od drugiej, jakoby nie wpływała jedna na drugą, ale one oddziaływują na siebie non-stop. To znaczy, że nie da się mieć cudownej relacji w pionie, mając pokiełbaszone relacje w poziomie. Jeśli mi nie wierzysz, spójrzmy do Słowa Bożego, ponieważ Bóg mówi tak. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego bliźniego. Widzicie to, że sam Bóg stwierdza, nie możesz mieć doskonałej relacji ze mną, jeśli nienawidzisz w poziomie. Bóg mówi, to, co się dzieje w twoich relacjach w poziomie, ma wpływ na twoją relację ze mną w pionie. Ci, którzy nie są jeszcze przekonani do tego, co mówię, pozwólcie, że przypomnę historię, o której wspominał Jezus, kiedy mówi tak, kiedy idziesz złożyć swój dar na ofiarę i mówisz, Panie Boże, mam tutaj cudowny dla Ciebie dar, coś, czego Ci jeszcze nigdy nie dałem, to jest wyraz mojej miłości do Ciebie, ale kiedy go składasz, nagle przypomni Ci się, że ktoś ma coś przeciwko temu w Tobie, czyli jesteś gdzieś z kimś skonfliktowany, to Bóg mówi, zostaw ten dar, przestań tutaj odgrywać to czy tamto i idź i pojednaj się
w poziomie. To ma naprawdę znaczenie. Ci z was, którzy jeszcze w to nie wierzą, pozwólcie, że odniosę się do jednego z listów, w których, już nie pamiętam, czy to był Jakub, czy Piotr, mówią o tym, że współmałżonkowie, uważajcie, jak traktujecie swoich partnerów, ponieważ wasze modlitwy mogą doznać przeszkody, jeśli niewłaściwie ich traktujecie. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg patrzy na nasze relacje w poziomie i jeśli mamy je niepoukładane, to to będzie rzutować na twoją i moją relację w pionie. Ale w drugą stronę to również działa, ponieważ jeśli mam kochać ludzi, zwłaszcza tych, których kochać trudno, i zapewne każdy z nas taką osobę w swoim otoczeniu posiada. Niektórzy. Niektórzy chcieliby zawołać największy amen w swoim życiu. Wiecie, wszyscy mamy wokół siebie ludzi, których trudno kochać, z którymi trudno się funkcjonuje. Wszyscy mamy ludzi, którzy nas irytują, którzy nas wkurzają. Powiem wam, jeszcze nigdy na kazaniu w historii tego kościoła nie widziałem tak wielu... Dobrze mówisz, pastorze. Dobrze gościu gada. Zna się na życiu. A więc jeśli... Staram się teraz je powiedzieć, wiecie, że ta relacja w pionie jest równie ważna jak w poziomie i ta w poziomie jest równie ważna jak w pionie. Jak stracę pastorstwo, to na lotnisku będę pracował. Teraz potrzebują, podobno strajki są. Ponieważ zobacz, jeśli rzeczywiście prawdą jest, a wszyscy potwierdzacie, że jest, że wokół siebie mamy ludzi, których trudno kochać, to pytanie jest, skąd wziąć tą miłość do nich? Skąd wziąć cierpliwość w stosunku do nich? Skąd okazywać im ciągle dobroć? Powiem wam, jest tylko jedno źródło, które generuje tego rodzaju owoc. Albowiem owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój. Im dalej, tym trudniej zawsze jest, wiem. Wszyscy znają miłość, radość, pokój, a potem już coś tam, ta wstrzemięźliwość. Zobaczcie, ale nie jesteś w stanie uwolnić tego, jeśli sam tego nie przyjmiesz. Ponieważ nawet Piotr, kiedy z Janem szli do świątyni i po drodze, przy wejściu do świątyni spotkali chromego człowieka, który chciał od nich pieniądze, Piotr mówi co? Srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. Nie możesz dać czegoś, czego nie masz. Ponieważ z pustego to i Salomon nie naleje. A więc skąd mam wziąć, żeby przekazać dalej? No właśnie... z relacji w pionie. Dlatego muszę podpinać się do Niego. Dlatego Słowo Boże mówi, napełniajcie się Duchem Świętym. Dlatego Słowo Boże mówi, nie upijajcie się winem. Byście byli trzeźwi w swoim myśleniu. Ale co? W zamian napełniajcie się Duchem Świętym. A potem mówi, a owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, łagodność, uprzejmość, dobroć, wstrzemięźliwość. A więc zauważcie, że nasze życie właściwie jest niczym innym jak kanałem przepływu, gdzie podpinając się w pionie do Boga, pozwalamy Mu, aby On uwalniał te wszystkie rzeczy, aby one przepływały przez nas i były uwalniane do życia innych ludzi, którzy tego potrzebują. Ponieważ my sami z siebie tego nie mamy. Nigdzie Biblia nie mówi, że my jesteśmy źródłem czegokolwiek. Jest tylko jedno źródło, jest nim On. To jest źródło niewyczerpane, które nigdy nie uschnie. Dlatego
Tak samo jak potrzebuję dobrych relacji w poziomie, potrzebuję bardzo dobrej relacji, zdrowej relacji w pionie, ponieważ tylko ta relacja w pionie uzdalnia mnie do funkcjonowania we właściwy sposób w poziomie. I w drugą stronę, w poziomie jest ważne, jak funkcjonuje, ponieważ nie będzie wtedy żadnych przeszkód do tego, żeby moje modlitwy były skuteczne. To znaczy, że Bóg nie ma upodobania tylko w tym, że coś z Nim chcemy ugrać, jeśli tutaj mamy nieuporządkowane rzeczy. Innymi słowy, Bóg nie szufladkuje naszego życia, tak jak my często myślimy. Wiecie, mamy tendencję do szufladkowania naszego życia. Oddzielamy różne obszary, gdzie tutaj mam to, tutaj to, tutaj to, tu moja relacja z Bogiem, tu moja relacja z bliźnimi, tu z tymi, których trochę trudno, tu z tymi, których łatwo. Bóg mówi, nie, to wszystko to jest jedno twoje życie, całe twoje życie. I Bóg patrzy całościowo na nasze życie. Więc nie możesz tą szufladę zamykam i teraz... Przepraszam, otwarłem jeszcze tą. Relacja z Bogiem. Tu z bratem, który mnie wkurza, to trzeba... To nie działa w ten sposób. To nie działa w ten sposób. A więc wracając do akronimu. Jeszcze żeśmy do niego doszli, bo żeby wrócić do czegoś, to trzeba gdzieś tam być, ale myśmy jeszcze nawet nie trafili tam, więc idąc do akronimu. Wiecie, akronim to jest, kiedy próbujesz do każdej litery dopasować jakieś słowo. A więc kiedy mamy r, e, l, a, c, i, e, to te wyrazy, które mają określić i zdefiniować relacje, będą zaczynać od pierwszych liter tego wyrazu. W końcu Ewelinka złapała, co to jest akronim? Tak, bo ja wczoraj prosiłem o akronim i Ewelinka napisała też posta i napisała tak. Dużo padło tu pięknych słów, a jednak okazuje się, że wciąż się rozbijamy w relacjach. Może nie są to akronimy, ale moje myśli odnośnie relacji. No, trudno jest napisać akronimy, skoro nie wiemy, co to jest akronim, więc... Więc to było drugie najgłośniejsze amen dzisiaj na tej sali. W końcu mi to ktoś wyjaśnił, co to jest akronim. I pozwolicie, że przytoczę kilka waszych propozycji. Na R podaliście radość. Relacja niesie w sobie element radości, tak? To jest radość, to jest respekt, czyli szacunek, rozmowa, ryzyko, rozciąganie, rodzina. Idziemy dalej. E, relacje. E, empatia jest potrzebna w relacji. Emocje, elastyczność. L, lojalność, luz, lubienie, litość. Czasami dużo jej trzeba. A, akceptacja, angażowanie, aktywność. C, czas, chęci. Tak, w ogóle trzeba chcieć po prostu relacji. Chęci są ważne. Cierpliwość, celowość. J, jakość, jedność, jedzenie. To mi się podoba. Wspólne jedzenie oczywiście. Jezus. I E, entuzjazm i enklawa. Enklawa. Nie, to ma sens. Jak się tam głębiej przyglądniesz, to ma sens. I tutaj wiele osób, wiecie, całe akronimy potworzyło. Nie to, że jakąś jedną propozycję, ale mieli całe akronimy. Chyba próbowałem to odczytać na porannym spotkaniu, ale potem mi brakło. Zakończyliśmy na literce R, na pierwszej, więc pozwolicie, że już nie będę cytował tych, którzy wczoraj na fejsie wrzucali te wszystkie rzeczy, żebyśmy zdążyli przejść przez wszystkie litery tego akronimu. A więc ja sobie, wiecie, za pierwszą z tych wszystkich propozycji wypisałem sobie ten, wziąłem z litery R, wziąłem ryzyko. Ryzyko. Mówcie, co chcecie, ale każda relacja obarczona jest ryzykiem. Relacja z człowiekiem to jest high risk. To jest inwestycja wysokiego ryzyka.
Co ryzykuję? Ryzykuję to, że będę zraniony. Ryzykuję to, że będę odrzucony. Ryzykuję to, że będę niezrozumiany. Ryzykuję to, że będę rozczarowany. To jest ciągłe ryzyko. Ale z drugiej strony, żebyście nie myśleli, że nie ma ryzyka, ponieważ ryzyko jest w momencie, kiedy wchodzisz w relację, ale również kiedy się z niej wycofujesz w obawie, żeby właśnie nie doświadczyć tych rzeczy, również ponosisz ryzyko, kiedy się wycofujesz. I o tym ryzyku w wspaniały sposób pisze C.S. Lewis w jednej ze swoich książek. Mówi, jakie ryzyko ponosimy, kiedy nie wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, kiedy nie chcemy pokochać, kiedy nie chcemy połączyć się z nimi. I C.S. Lewis pisze tak, kochać w ogóle znaczy wystawiać się na zranienie. Pokochaj cokolwiek, a twoje serce z pewnością odczuje ból, a może nawet zostanie złamane. Jeśli chcesz mieć pewność utrzymania serca w stanie nienaruszonym, nie wolno ci go ofiarować nikomu, nawet zwierzęciu. Otul te serce swoim hobby i odrobiną luksusu. Unikaj wszelkich komplikacji. Zamknij je bezpiecznie w szkatule lub trumnie własnego egoizmu. Ale w tej szkatule, bezpieczne w ciemności, w bezruchu, bez powietrza, to serce się zmieni. Nie będzie złamane. Nie, ono stanie się nie do złamania, nieprzystępne, zatwardziałe. To jest ryzyko, które podejmujemy, kiedy nie chcemy pokochać, kiedy nie chcemy wejść w relacje z innymi w obawie przed zranieniem czy odrzuceniem. Nasze serce stanie się zatwardziałe, nie do złamania. A więc jakkolwiek byś nie patrzał, zawsze podejmujesz ryzyko. I to od ciebie i ode mnie zależy, które ryzyko wybierzesz. Ale Słowo Boże, właściwie Ewangelia wskazuje nam, że Bóg również musiał podjąć pewnego rodzaju ryzyko, wchodząc w relacje z nami, podjął to ryzyko. Ryzyko bycia zranionym, bycia odrzuconym. I wiecie, gdzie to ryzyko się wykonało? Tam, na krzyżu. Na krzyżu. Jezus wiedział, że będzie zraniony. Jezus wiedział, że będzie... Wiecie, my kiedy wchodzimy w jakąś relację z drugim człowiekiem, z reguły wchodzimy w nią, ponieważ myślimy, że będzie wszystko okej. Jesteśmy dobrej myśli. Że może tym razem się uda. Ale wiecie, co Słowo Boże mówi? Jezus mówi, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moim imieniu, tam jest konflikt. Tak mówi Jezus? Ale tak jest. Zwłaszcza w Kościele, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imieniu, tam jest konflikt. I po 17 latach pasterzowania mogę wam powiedzieć, że tak jest. Gdzie dwóch lub trzech w Jego imię się schodzi. Zawsze jest jakiś konflikt. Ale Jezus, wchodząc w tą relację z nami, w tą interakcję, On nie przypuszczał, On bardzo dobrze wiedział, co się stanie. Wiedział, że będzie zraniony. Wiedział, że będzie odrzucony. Wiedział, że będzie przybity do krzyża. Ale podjął to ryzyko. Wiecie dlaczego? Albowiem tak Bóg umiłował świat. Z miłości to zrobił. Ponieważ Bóg wie, że jeśli życie ma mieć sens, to ma sens tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy kochamy. Zostaliśmy stworzeni do tego, żeby kochać i żeby być kochanym. I za każdym razem, kiedy próbujemy się wycofać z tego, to przestajemy żyć. W pewnym sensie czujemy się bezpieczni, barykadując się, nie chcąc wchodzić w kolejne relacje, nie otwierając się na innych, ponieważ
czujemy, teraz mnie nikt nie zrani, teraz mnie nikt nie odrzuci. Tak, nikt tego nie zrobi. Ale przestajesz żyć, przestajesz oddychać. To, co mówi C.S. Lewis. Będziesz zamknięty w swojej szkatule, w swojej trumnie egoizmu i krok po kroku będziesz przestawał oddychać, będziesz przestawał żyć. To nie jest żadne życie, słuchajcie. To jest egzystencja. Życie oznacza kochać. Życie oznacza relacje. Relacje są życiodajne. W pierwszej kolejności twoja i moja relacja z Ojcem w niebie jest życiodajna. Przynosi nam życie, Boży rodzaj życia, który daje nam życie wieczne. Dlatego w pierwszej kolejności musimy się upewnić, że nasza relacja w pionie jest okej. Ale również nasze relacje z innymi ludźmi są życiodajne. To, co opisywaliście wczoraj, co podawaliście na Winicy Family, że tam jest radość w tych relacjach. One przynoszą radość, one przynoszą entuzjazm, one przynoszą szereg innych rzeczy, które mają w sobie potencjał. W ogóle każda relacja, wiecie, ma w sobie potencjał do tego, żeby zrodzić jakieś owoce. A więc my musimy patrzeć na to, co On zrobił i podążać w Jego ślady. Nie bać się, że będę zraniony. Tak, będziesz zraniony, na pewno. Zranienie nie jest opcją, zranienie jest pewnikiem. Będziesz miał konflikt, uwierz mi, będziesz większy, mniejszy, jakiś konflikt z kimś będziesz miał. Nie da się tego po prostu w życiu uniknąć. Zwłaszcza, wiecie, kiedy jesteśmy w takiej rodzinie Bożej, w takiej wspólnocie. Nie wiem jak wy, ale ja wielokrotnie w swojej posłudze duszpasterskiej, w rozmowach z ludźmi, kiedy przychodzili złamani, kiedy przychodzili rozgoryczeni, bardzo często słyszałem słowa: pastorze, nigdzie nie zostałem tak zraniony, nie zostałam tak zraniony jak w kościele. I widzisz, i kiedy kupisz tą myśl, bezmyślnie przejdziesz do tego, to stwierdzisz, no tak, to ci ludzie w kościele to są potwory. Czy tak jest? Oczywiście, że nie. A więc dlaczego tak jest? Skąd te stwierdzenia, że nikt mnie tak nie zranił, jak ludzie w kościele? Powiem wam skąd. Ponieważ ludzie w kościele są nam bliscy. Ponieważ ludzie w kościele to są ci, wobec których mamy bardzo wysokie oczekiwania i standardy, ponieważ to są chrześcijanie, ponieważ oni mają Chrystusa i oni przecież nigdy nie zrobią tego i nie powiedzą nigdy tamtego i przecież On nigdy mnie nie oszuka, On nigdy nie będzie źle o mnie mówił. I nagle, kiedy to się wszystko dzieje, masz wielkie, ale to wielkie rozczarowanie, ponieważ miałeś wielkie, ale to wielkie oczekiwanie. Nie ma rozczarowania bez oczekiwania. A więc to nie jest tak, że ludzie w kościele są źli i gorsi od tych, którzy są poza kościołem. Rzecz w tym, że mamy niższe oczekiwania względem ludzi, którzy są poza kościołem, aniżeli względem wierzących. A teraz im bliższa relacja z kimś, tym bardziej boli. Jeśli jakiś przypadkowy przechodzień, jak to się mówi, randomowy gość, zrani mnie w jakiś sposób. Ja go nie znam, on mi... Ale kiedy ktoś, kto jest mi bliski, mnie zrani, ta sama rana boli o wiele, wiele bardziej i goi się o wiele, wiele dłużej. Co wtedy zrobić? Wybaczcie, że jestem monotematyczny, ale zawsze musimy wrócić pod krzyż. Odpowiedzią na nasze problemy zawsze jest Ewangelia. Zawsze musimy zobaczyć, jak to wygląda w Bożej ekonomii, jak to się stało, jak Bóg sobie poradził z tym, jak Jezus się uporał ze zranieniem, ponieważ On miał zranienia właśnie w kościele. Dawid, król Dawid był zraniony w kościele. Dawid w jednym z psalmów pisze tak, psalm 55.
bo gdyby to wróg mi ubliżał, potrafiłbym to jeszcze znieść. Gdyby przeciwnik poniżał, mógłbym się przed nim skryć. Ale to Ty, człowiek taki jak ja, przyjaciel, bliski i znany, uczestnik życzliwych rozmów i narad, gdyśmy do domu Bożego razem chodzili, aby Go chwalić. O czym mówi Dawid? Jesteśmy w tym samym kościele lokalnym. Razem chwalimy Pana. Dlatego, wiesz, mnie to tak boli. Grzesiu, dlatego mnie to tak boli. Gdyby to był jakiś Filistyńczyk. Ale to Ty, mój brat, mój przyjaciel, z którym razem chodziliśmy do domu Pana i chwaliliśmy. W innej księdze Zachariasza mamy fragment słowa proroczego. Właściwie to są, można powiedzieć, słowa, byśmy powiedzieli, Jezusa, który mówi o tym, co się stało, czego doświadczył ze strony braci. Zachariasza 13,6 czytamy, a gdy go zapytają, a cóż to za rany masz na plecach, odpowie, te? Zadano mi je w domu, to od przyjaciół. Nie mów mi, że Jezus nie wiedział, co to znaczy być zranionym w kościele. Co to znaczy doświadczyć przykrości ze strony przyjaciół, bliskich ci osób. A jednak Jezus, wiedząc o tym wszystkim, poszedł. Nie wahał się po to, żeby mieć relację z Tobą i ze mną. Ponieważ to jest jedyny sposób, żeby przeżyć swoje życie tak, jak powinniśmy je przeżyć, kochając innych, będąc połączonym z innymi. Oczywiście te relacje, wiecie, o których mówimy, one mają różny wymiar, różny poziom zaangażowania. I właściwie moglibyśmy tutaj przez cały rok mówić o relacjach. To jest tak szeroki temat, tak głęboki temat. Ja dzisiaj chcę w dużej mierze pokazać, że potrzebujemy i jednego, i drugiego. Potrzebujemy dbać o ten wymiar poziomy i ten wymiar pionowy. O, już mam. Wydawało mi się, że będzie lepiej na tym spotkaniu. Jest minus 2,33. Nie wiem, czy to jest temperatura na zewnątrz. Ciągle spada. Minus 2,45, 6, 7. Więc kochani, posiedzimy sobie tutaj, ponieważ na dworze robi się coraz zimniej. A nie ma co wychodzić na zewnątrz. A ja tymczasem przejdę do akronimu, dobrze? Może do tego czasu się ociepli. O, minus 3 już jest. A więc akronim nasz, relacje. Ryzyko. Drugie słowo, druga litera E. Napisałem sobie elastyczność. Jak to napisała Daria Jarosz wczoraj, elastyczność. Może być ciężko budować relacje z kimś, kto ma sztywne schematy myślenia, rutyny, dnia czy spędzania czasu. Elastyczność w każdej relacji jest niezwykle istotna. Wiecie dlaczego? Ponieważ życie nie jest statyczne, życie jest dynamiczne. A jeśli ono jest dynamiczne, to znaczy, że ja muszę być elastyczny w tym wszystkim. Nie ma nic gorszego, jak takie, wiecie, dzbany, takie... Ludzie, którzy się nie nagną w żadnym kierunku. Tak sztywni, tak uparci. Trudno jest po prostu budować relacje z kimś takim... Nie, tylko tak... To nie, Szymon, to przypadek jest, tak. Widzicie, i już został zraniony. Niewłaściwe skierowanie wzroku i chłop myśli, że mówię o braku elastyczności o nim. Jak widać, Szymon jest bardzo elastyczny. Jego palce są bardzo elastyczne. O. Elastyczność, kochani, jest bardzo, bardzo potrzebna. My, kiedy myślę, wiecie, o elastyczności, to tak naprawdę myślę o kompromisie. I teraz
bądźmy uważni, ponieważ kiedy mówimy o kompromisie w Kościele, z reguły ludzie myślą o pójściu na kompromis z grzechem. A więc z reguły w kręgach chrześcijańskich kompromis kojarzy nam się z czymś złym. Ale kompromis nie zawsze jest czymś złym. Ci z was, którzy jesteście w związkach małżeńskich, bardzo dobrze rozumiecie, co to znaczy kompromis. Ktoś wie? Jedna, dwie, trzy. O, odważają się coraz to bardziej. Dobra, to ja wam powiem raz jeszcze ten dowcip. Ja go powtarzałem już setki razy tutaj, ale jest wiele osób, które są pierwszy raz z nami, więc powiem raz jeszcze. Ja uwielbiam to, ponieważ on jest najlepszą dla mnie definicją kompromisu w małżeństwie. Kiedy ona lubi morze, a on kocha góry i narty. Kompromis polega na tym, że jedziecie nad morze, ale ona ci pozwala zabrać narty ze sobą. Tak wygląda kompromis małżeński. Ale kompromis, wiecie, kompromis jest bardzo ważnym elementem każdej relacji. Kompromis oznacza, że nie muszę za wszelką cenę zawsze po prostu się upierać przy moim. Że czasami będzie po twojemu. A więc elastyczność. Kolejna litera to jest L. Napisałem sobie lojalność. Kamil Różycki napisał wczoraj, lojalność według niego to jest obustronna pewność, że możemy na sobie polegać, nawet jeśli to nie jest głęboka przyjacielska relacja. Poczucie, że druga osoba nas nie skrzywdzi i będzie dla nas chciała tego, czego sama by sobie życzyła. Z kolei Jakub Trzcina, pozdrawiamy Jakuba, nie ma go dzisiaj z nami. Jakub Trzcina napisał lojalność, by zachowywać się, i to bardzo mi się to podoba, by zachowywać się identycznie w stosunku do kogoś w jego obecności i wtedy, gdy ta osoba jest nieobecna. Wow. To jest lojalność. To znaczy, że gdziekolwiek jesteś, ja mogę być pewny, że to, co będziesz o mnie mówił, nie będzie się różniło od tego, co mówisz o mnie, kiedy jesteś ze mną. Myślę, że bardzo ważna cecha, wiecie, tyle relacji zostało zniszczonych poprzez brak tego typu lojalności, kiedy pewne rzeczy były mówione nie tam, gdzie powinny być mówione, nie temu, komu powinny być mówione. I dochodziło do zerwania relacji, zaufania. Wiecie, że bardzo trudno jest odzyskać zaufanie. To jest długi proces. Kolejna litera A, akceptacja. Kamil napisał, akceptacja, pewność, że z czymkolwiek nie przyjdę do drugiej osoby, nie zostanę skreślony i oceniony. Mamy prawo oczekiwać, że relacje będą dla nas bezpieczną przystanią do pokazywania tego, co jest w naszym sercu. A Ewelinka ta od akronimu, którego nie napisała, bo nie wiedziała, napisała akceptacja naszej różnorodności. Czy moglibyśmy powiedzieć, że największym wyzwaniem każdej relacji międzyludzkiej są ludzie, z którymi jesteśmy w relacji? Tak? To ta druga osoba jest największym twoim wyzwaniem. Ktoś kiedyś powiedział, ludzie, trudno z nimi żyć, ale trudno też bez nich żyć. I ta różnorodność, ta akceptacja różnorodności, zrozumienie tego, że wiecie, dzisiaj chyba prawie 7 miliardów ludzi żyje na Ziemi. Nie ma drugiej takiej osoby jak ty. Gdybyśmy sobie tylko w różnych sytuacjach przypominali to, 7 miliardów, że ta osoba jest różna, że ona myśli trochę inaczej, że ona patrzy trochę inaczej, że ma inne podejście do pewnych rzeczy, że ma inną osobowość. Dlatego pewne rzeczy inaczej filtruje, inaczej postrzega, inaczej to interpretuje i ma do tego prawo, ponieważ jest inna, różni się ode mnie. I to nie znaczy, że ona jest niewłaściwa, że ona jest zła, a ja jestem właściwy, ja jestem ten, który zawsze ma rację i zawsze widzi rzeczy. Czasami patrzymy na tą samą rzecz, ale widzimy ją w różny sposób. Widzieliście zapewne te memy z tą szóstką, gdzie dwie osoby stoją, jedna przeciw siebie, jest numer 6 napisany. I dla mnie to jest 6, ale dla tej osoby ta szóstka to jest 9. Patrzymy na tą samą rzecz, ale widzimy ją inaczej. Teraz kto ma rację?
dziewiątka czy szóstka? Po prostu stoją w innym miejscu, mają inną perspektywę na tą samą rzecz. Ja pomijam, wiecie, sytuacje, kiedy przychodzą małżonkowie i mają problem i każdy mówi o jakiejś sytuacji i siedzisz i myślisz sobie, czy wy mówicie o tej samej rzeczy. No tak, bo ten patrzy z tej strony, a tamtej z drugiej. Jesteśmy tak bardzo różni. Zrozumienie tego, że kobiety są różne, że mężczyźni są różni, że kobiety są z Marsa, a my jesteśmy stworzeni przez Boga. To już pomaga. Który to był? Dzisiaj pewnie bez obiadu będziesz. Wiecie, ale Słowo Boże już jest minus 10, słuchajcie. Zimno, zimno. O, i 35 się zrobiło nagle w plusie. O to chodzi. Wiecie, ale nawet Słowo Boże pokazuje nam, że jesteśmy różni, ponieważ apostoł Paweł przyrównuje Kościół do ciała i w liście do Koryntian mówi, że tak jak ciało jest jedno, ma wiele członków i każde członki różnią się od siebie. Mówi tak, gdyby całe ciało było okiem, gdzie byłoby ucho? Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. Wiecie, co by było? Gdyby były same Wojtki Walaszczyki. Wszyscy znudzilibyśmy się. A więc ciesz się tym, że jesteś taki, jesteś. Ciesz się tym, że nie jesteś taki jak ja. Ciesz się, że nie jesteś taki jak twój sąsiad. Zwróć się do sąsiada, bo chwała Bogu, że nie jestem taki jak ty. Że powiedzieć, zawsze chciałem być taki jak ty, ale właśnie usłyszałem prawdę. I chwała Bogu, że nie jestem taki jak ty. Ale życie byłoby smutne, byłoby monotonne, byłoby nudne, gdybyśmy byli wszyscy tacy sami. Właśnie to jest to, że w ciele jest wiele członków i każdy jest inny i każdy wnosi coś innego. I każdy ma inną funkcję, inną rolę, inne zadanie i inny kształt. Więc pokochaj swój kształt. Jedna osoba powiedziała. I to jest takie amen. Człowiek im starszy, tym mniej kocha swój kształt, ale można, da się. C, szybciutko. C, napisaliście czas. Czas. Rzeczywiście nie da się, wiecie, zbudować żadnej relacji bez poświęcenia czasu. Oczywiście nie jesteśmy w stanie, wiecie, każdej osobie poświęcić tyle samo czasu. To jest niemożliwe i nie musi tak być, ponieważ my znajdujemy się w różnych wymiarach, w różnych odniesieniach relacyjnych. To znaczy, że jednym osobom będziemy poświęcać naturalnie więcej czasu, aniżeli innym. Więcej czasu będę musiał... I teraz mówiąc o samej wielkości czasu, jaki poświęcamy innym ludziom, nie wystarczy powiedzieć, że jeśli tylko mu poświęcę tyle czasu, to będzie super. Bo nawet nie chodzi tylko o długość, o wielkość tego czasu. Bo zobaczcie, w pracy spędzamy 8 do 10 godzin. Z dziećmi, z żoną spędzasz ile? No różnie. Czasami 2, potem gdzieś jedzie 3 godziny, tak? Można powiedzieć to zaraz. Czy to znaczy, że praca jest dla ciebie ważniejsza niż dzieci i rodzina? No nie. No to co z tym zrobić? No dochodzimy do kolejnej litery, czyli do J i napisałem sobie jakość. Ponieważ jakość czasu poświęconego dla dzieci, dla żony, to jest totalnie inna jakość, aniżeli to, co poświęcam w pracy. To jest inny rodzaj relacji, inna jakość tego czasu. Więc nie chodzi o to, że teraz musimy porównać dokładnie matematycznie ilość godzin. Chodzi również o jakość tego czasu. Niektórzy mogą spędzać, wiecie, ze sobą 24 godziny na dobę i nic tam się nie dzieje. Nic. Nic nie zaszło między nimi. Ani w dzień, ani w nocy nic nie zaszło między nimi. Płytkie, powierzchowne konwersacje. Kupiłaś masło? Kupiłam. A śledzi nie kupiłaś?
24 godziny na dobę i nic się nie wydarzyło. Nic. A więc jakość ma znaczenie. Jakość ma znaczenie. I została nam ostatnia E. Ktoś napisał E tam. Ktoś napisał empatia. Nie, to jakaś dziewczyna, czy empatia? Jakieś imię? Empatia. I jakby uzasadnienie do tego było, bo nie da się tworzyć relacji widząc tylko swoją perspektywę i nie będąc wrażliwym na to, co czują inni. Empatia jest niezwykle istotna w każdej relacji. I na koniec, wiecie, tylko dodam, bo coraz bardziej mi przeszkadzacie, specjalnie kichacie, żebym już skończył, więc... Ale ja wam przebaczam. Pozwolicie, że tylko dodam, co jest największym wrogiem każdej relacji. I to też jest na E. Wiecie, co to jest? Egoizm. To jest egoizm. I sprawdziłem sobie definicję z łacińskiego, jak pewnie wiecie, ego oznacza ja. Ja. A więc egoizm to jest nadmierna albo wyłączna miłość do siebie. Działanie jednostki, które są motywowane wyłącznie własnym interesem. To znaczy, że egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. I znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, że jedynym lekarstwem na egoizm jest wrócenie pod krzyż, jest podpięcie się do Jego miłości, pozwolenie, aby ta miłość, pamiętajcie, zasada królestwa, zasada przepływu, nie możesz dać czegoś, czego nie masz. Bóg jest miłością, ale to On jest miłością agape. Ta miłość agape oznacza, że ta miłość jest pozbawiona jakiegokolwiek egoizmu. To jest bezwarunkowa miłość, która nie stawia warunków. Będę Cię kochać, jeśli. Babcia Cię będzie kochać, jeśli zrobisz to i tamto. Dziadek Cię będzie kochać, jeśli opróżnisz zmywarkę. To jest szantaż. To nie jest miłość, to jest szantaż. Będę Cię kochał, jeśli. To jest stawianie warunków ciągle. I w takim kontekście miłości nie jesteś w stanie być bezpieczny. Ponieważ nigdy nie wiesz, czy zrobiłeś wystarczająco, żeby być kochanym. Dlatego zrozumienie tego, że Bóg pokochał mnie miłością agapę, miłością bezwarunkową, która nie stawia warunków, to znaczy, że bez względu na to, czy zrobiłem super, czy też nie zrobiłem, ja mogę się czuć bezpieczny w Nim, w Jego doskonałej miłości. A więc muszę ciągle wracać do Niego i przyjmować tą miłość. I kiedy zaczynam ją podważać, ponieważ patrzę na swoje upadki, na swoje umności i zaczynam podważać tą miłość, to muszę przyjść pod krzyż i zobaczyć tak, krzyż jest ekspresją Bożej miłości do nas. Kiedy patrzę na krzyż, przestaję wątpić w to, że On mnie kocha. Ponieważ Biblia mówi, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, On umarł za nas. Kiedy byliśmy Jego wrogami, On oddał za nas swoje życie. To jest ten rodzaj miłości, którym nas obdarzył. I tylko ten rodzaj miłości jest lekarstwem na nasz egoizm. Na budowanie właściwych i zdrowych relacji ze sobą nawzajem. Niech was Bóg wszystkich błogosławi. Amen.